28 maja urodziny Hitlera, Boże, na Śląsku. Śląskiego dokonano przeszukań. Zabezpieczono u nich przedmioty o symbolice faszystowskiej, takie jak flagi, odznaki, naszywki, publikacje. Zabezpieczono również nośniki elektryczne w postaci laptopów, komputerów stacjonarnych, telefonów komórkowych, celem ustalenia, czy znajdują się na nich informacje propagujące nazizm i faszyzm. Nadto w toku nazizm i faszyzm. To przeszukanie znaleziono. Sąsiedni audycji też o tym samym mówimy. Radia Koncita. Nazizm i faszyzm. To coś nowego propagowania ustroju nazistowskiego. Nazizm i faszyzm. Bez zezwolenia. Na polecenie prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, gliwicka prokuratura analizuje teraz kwestię delegalizacji Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Sprawę skomentował dziś premier Mateusz Morawiecki. W państwie polskim nie może być najmniejszej tolerancji dla symboli hitlerowskich, nazistowskich, faszystowskich. No nie, ale oni się mogli pomylić. Nie bądź pieńczy od papieża. Jest to spokojnie. Wszelkim naszym wartościom i to uderza w człowieczeństwo, uderza w naszych bohaterów. Polska jako pierwsza stawiła opór hitlerowskim Niemcom, zmieniając przez to historię świata. Gliwicka prokuratura analizuje faktyczną działalność Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność oraz zaangażowanych w nie osób. Ustala, czy organizacja odwołuje się w swoich działaniach do nazizmu i innych totalitarnych ideologii. Ta analiza potrwa. Decyzję o ewentualnym rozwiązaniu stowarzyszenia będzie podejmował sąd. I to właśnie przed nim prokuratura będzie musiała udowodnić zaistnienie przesłanek do delegalizacji. O czym szczegółowo Tomasz Zielankiewicz. Dodajmy, że dziś o podjęcie działań, które będą skutkowały jak najszybszą delegalizacją Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność, prokuraturę poprosił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Dodajmy i przypomnijmy, że nagrane ukrytą kamerą ujęcia obchodów rocznicy urodzin Adolfa Hitlera wyemitowała telewizja TVN. Udawali funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy agentów kontrwywiadu wojskowego. No i za to zostali złapani. Ale nie tylko za to. 8 osób, które w ten sposób wyłudziły kilka milionów złotych ze spółek Skarbu Państwa, zatrzymali prawdziwi agenci CBA. Zatrzymań dokonano w Łodzi i w okolicach Warszawy, a wszyscy podejrzani są o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej w latach 2015-2017. Zatrzymane osoby udawały, że są funkcjonariuszami służb, mówi rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Powołując się na wpływy m.in. w służbach specjalnych, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w SKW, ale także w różnych ministerstwach, wyłudzały m.in. ze spółek Skarbu Państwa pieniądze. Jak mówi Piotr Kaczorek z CBA, podejrzani uzyskiwali milionowe łapówki, na przykład za rzekome odstąpienie od kontroli skarbowej. Zatrzymani w zamian za zatrudnienie w spółce konkretnych osób mieli spowodować wstrzymanie i prowadzenie wobec spółki jakichkolwiek czynności kontrolnych przez organy skarbowe i roztoczenie nad spółką parasolu ochronnego. W innym przypadku spowodowali u poszkodowanego wrażenie i przekonanie, że przez wiele miesięcy pracują na rzecz państwa polskiego, a w rzeczywistości pracował, działał na rzecz grupy przestępczej. Sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To jeszcze jedna rozwojowa sprawa. Poseł Platformy Obywatelskiej Stanisław Gawłowski zrzeka się immunitetu. W grudniu ubiegłego roku prokurator generalny wystąpił z wnioskiem do marszałka Sejmu o wyrażenie zgody na pociągnięcie polityka Platformy do odpowiedzialności karnej oraz na jego zatrzymanie i zastosowanie tymczasowego aresztu. Poseł Stanisław Gawłowski poinformował dziś na konferencji prasowej o swojej decyzji. Powiedział, że zarzuty we wniosku prokuratury są bezpodstawne, a on sam czuje się niewinny. Jestem przekonany, że bardzo szybko, jak będzie mi to dane, wszystkie sprawy zostaną wyjaśnione. Żeby ułatwić cały proces postępowania w tej sprawie, marszałek dał mi 7 dni na podjęcie decyzji o tym, czy chce się sam zrzec immunitetu. Ja to wczoraj zrobiłem, zrzekłem się immunitetu. Gotów jestem stawić się w prokuraturze na każde wezwanie i wyjaśniać wszystkie te wątpliwości, które przy okazji tej sprawy się pojawiły. Mówi polityk Platformy Obywatelskiej. Przypomnijmy, że pod koniec grudnia Centralne Biuro Antykorupcyjne przeszukało warszawskie mieszkanie polityka i jego dom w Koszalinie. Był to efekt trwającego od 2013 roku śledztwa w sprawie tzw. afery melioracyjnej. Dotyczy ono nieprawidłowości przy realizacji co najmniej 105 inwestycji o wartości kilkuset milionów złotych. Rządząca partia deklasuje rywali w najnowszym sondażu poparcia dla partii politycznych. Według pracownika Interpublic, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w styczniu, to wśród
wśród osób deklarujących chęć udziału w tych wyborach na PiS zagłosowałoby 42% Polaków, na Platformę 14%, na Kukiz 15% i Nowoczesną po 7% badanych, a do Sejmu wyszłoby jeszcze SLD z wynikiem 5%. Tak wynika z tego badania. Wynika z niego także, że PSL do Sejmu nie wchodzi. Te wyniki komentowali goście Polskiego Radia. W Platformie ewidentny popłoch, tak mówi szef kancelarii premiera Marek Suski w popołudniowej rozmowie z Polskim Radiem 24. Jego zdaniem Platforma staje się coraz bardziej lewicowa, o czym świadczą ostatnie wykluczenia konserwatywnych posłów z jej szeregów. Platforma rzeczywiście przeżywa głęboki kryzys. Tam jest takie poszukiwanie swojej drogi. Zdaje się, że oni podjęli decyzję, że będą w tej chwili mocno skręcać na lewo. No i żeby tak naprawdę mieć szansę na zwycięstwo, prawdopodobnie muszą zlikwidować kontrpropozycję, czyli Nowoczesną. To się rzeczywiście sypie. Tam jakieś rozmowy trwają. Posłowie, zdaje się, niektórzy się rozglądają, żeby przejść do Platformy. A Platforma pozbywa się tego bardziej konserwatywnego skrzydła, żeby móc iść na lewo i być może z lewicą stworzyć jakąś koalicję wyborczą. No tutaj rzeczywiście jest w Platformie popłoch. Wynikami sondażu nie przejmował się gość Radiowej Jedynki i wiceszef PO Tomasz Siemoniak. Jak mówił, korzysta dla PiS sondaże są tymczasową tendencją wynikającą z niedawnej rekonstrukcji. Są wyniki niższe. Ja jestem spokojny o mocną pozycję Platformy jako najsilniejszej partii w opozycji. Zupełnie nie przejmuję się tym, że czasami jest 20 kilka punktów, czasami kilkanaście. Najważniejsze zadanie na ten rok: wygrać wybory samorządowe, zjednoczyć opozycję i być bardzo silną alternatywą wobec PiS-u. Ktoś, kto koncentruje się na sondażach, szuka gorąco ich przyczyn, ten popełnia błędy. PiS ma wysokie wyniki sondażowe, bo schował niektórych polityków, tak mówiła w Radiowej Trójce przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Ja mam wrażenie, że w tej chwili nastąpiło takie zachłyśnięcie, tak chyba to można nazwać, nowym rządem z Mateuszem Morawieckim na czele. Udało się PiS-owi ukryć głęboko Jarosława Kaczyńskiego. On próbuje się przesłać jakoś do centrum. Ja od razu zapowiedziałam, że będziemy stoczymy bój o klasę średnią. Jesteśmy partią centrową, która ma jasną deklarację chęci bycia reprezentantem ludzi pracujących, aktywnych w Polsce. Nastąpi dość szybko otrzeźwienie. Wrócimy do wyników tego sondażu i do komentarzy polityków w debacie dnia po 17. Przypomnę naszych gości. Dziś Piotr Gabriel z Tygodnika do Rzeczy i Radosław Gruca z Dziennika Fakt. Zapytamy też na pewno o oświadczenie Sądu Najwyższego i wymianę zdań pomiędzy sędziami, a pomiędzy premierem Mateuszem Morawieckim. Do usłyszenia za kilka minut. Reklama. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Jeszcze tylko ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Włączamy niskie ceny Media Expert. Jak chcesz ją poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem. Przecież odświeżam oddech. Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to. Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lodne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje odświeżające oddech. Huchnij. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzuch. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
Gościem programu jest znana aktorka pani Teresa Lipowska. Pani Tereso, z okazji jubileuszu dużo zdrowia, szczerze, od serca. Bardzo panu dziękuję. Ale musi pan wiedzieć, że moje serce ma cichego pomocnika. Tabletki Wikard. Suplement diety Wikard jest bogaty w wyciągi z roślin takich jak głuk, który wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Oraz ostrzyż długi, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. Wikard. Wie pan, wystarczy jedna tabletka dziennie. Z całego serca polecam. Wikard dla twojego serca. Aflofarm. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Po reklamie. Polskie Radio 24, zbliża się 17. Czas na informacje dnia. Łatwiejszy dostęp do lekarza i więcej domów opieki to jedne z głównych celów programu polityki senioralnej. Spodziewałem się tej nominacji, mówi po ogłoszeniu nominacji do Oscara filmu Twój Wincent, jeden z jego twórców, Jerzy Lisak. Jest to bardzo ekscytujące i wspaniałe, że tak się właśnie teraz dzieje i jest tak głośno o tym filmie. W szwajcarskim Davos rozpoczęło się 48. Światowe Forum Gospodarcze. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Łatwiejszy dostęp do lekarza i do rehabilitacji, więcej domów opieki, aktywny udział osób starszych w życiu społecznym to główne cele programu polityki senioralnej. Nad strategią pracuje rząd. Jej główne założenia przedstawili premier i minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Program obejmuje najważniejsze obszary życia seniorów, zapewnia minister Elżbieta Rafalska. Bezpieczeństwa, zdrowia, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, potrzeby dostosowania infrastruktury, systemu służby zdrowia czy rynku pracy dla potrzeb osób starszych. Bo jak zaznaczał premier Mateusz Morawiecki, miarą jakości państwa i człowieczeństwa jest wspieranie osób starszych. Demokracja musi być demokracją z sercem. Państwo musi być państwem z sercem. Rząd też musi być rządem. Serce. Minister Rafalska przypomina, że zanim powstał program polityki senioralnej, rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził już rozwiązania, które ułatwiają życie najstarszym Polakom. Podnieśliśmy minimalne emerytury, przywróciliśmy wiek emerytalny 60-65 lat. To pierwsze rozwiązanie, to były skutki finansowe w miliardach złotych, to drugie, o którym mówię, to w skali tego roku 10 miliardów złotych. Kolejne wydatki będą planowane do 2030 roku. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Spodziewałem się nominacji i nie jest to dla mnie aż tak wielkie zaskoczenie, mówi po ogłoszeniu nominacji do Oscara Jerzy Lisak, jeden z twórców filmu Twój Wincent. Polsko-brytyjska produkcja w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welchmana jest jednym z pięciu obrazów, które powalczą o statuetkę w kategorii pełnometrażowy film animowany. To pierwsza taka animacja wyprodukowana techniką malarską. Podczas pracy nikt nie spodziewał się, że film osiągnie tak duży sukces, mówi Jerzy Lisak. Mi się wydaje, że nikt się nie, do końca nie spodziewał. Było to tak trudne przedsięwzięcie pod wieloma względami, że ciężko było przewidzieć, w jakim kierunku to się wszystko potoczy w ogóle, jak to się wszystko skończy. Ale jest to bardzo ekscytujące i wspaniałe, że tak się właśnie teraz dzieje i jest tak głośno o tym filmie. Przy produkcji pracowało ponad 120 malarzy. Twój Wincent opowiada o życiu holenderskiego artysty Vincenta van Gogha. Film był nominowany do Złotych Globów, ale statuetki nie zdobył. Wręczenie Oscarów zaplanowano na 4 marca. 3000 gości ze świata polityki, biznesu i show biznesu przyleciało do alpejskiego Davos w Szwajcarii, gdzie rozpoczyna się 48. Światowe Forum Gospodarcze dla wspólnej przyszłości w podzielonym świecie. To motto tegorocznego forum. Najbardziej oczekiwanym przemówieniem w Davos jest wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, które zapowiedziano na piątek. W tegorocznym forum wezmą też udział prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki, a także kanclerz Niemiec Angela Merkel, prezydent Francji Emmanuel Macron czy premier Wielkiej Brytanii Theresa May. Światowe Forum Gospodarcze potrwa do niedzieli.
Liczę na umorzenie sprawy związanej z Ryszardem Czarneckim i jego wypowiedzi pod adresem Róży Thun, mówi wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek. Odwołanie Ryszarda Czarneckiego z funkcji wiceszefa Parlamentu Europejskiego za słowa o szmalcownikach domagają się przewodniczący czterech grup chadeków, socjalistów, zielonych i liberałów. W nieoficjalnych rozmowach można usłyszeć, że to stanowisko chcieliby dla siebie liberałowie. Sprawa jest polityczna, dodaje Beata Mazurek i przywołuje przykład szefa liberałów Guy Verhofstadta. Za słowa o Polakach, którzy 11 listopada szli ulicami Warszawy i o których powiedział, że są to faszyści, nie został ukarany. Skierował to do tysięcy ludzi, którzy szli w pokojowej manifestacji i im głos mu z głowy nie spadnie. Chciałabym, by wszyscy tu w parlamencie byli traktowani jednakowo i gdyby rzeczywiście Tajani był rozsądny, to tak jak umorzył postępowanie wobec jednego, tak umorzyłby postępowanie do drugiego. I szczerze powiedziawszy, na taki rozsądek liczę. Dziś Ryszard Czarnecki spotkał się z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Antonio Tajanim. Nie chciał jednak mówić o przebiegu tej rozmowy. Później był pytany, czy przeprosi Róża Thun. Jeżeli pan oczekuje przeprosin od pani poseł PO za jej słowa o PiS-ie i o członkach PiS-u, że to śmiecie, a wypowiedziała te słowa kilka dni przed moją wypowiedzią, no to ja pana oczekiwania na przeprosiny ze strony pani poseł wspieram. Jestem lojalny wobec własnego kraju. To jest dla mnie ważniejsze niż stanowiska. Dziś z przewodniczącym Europarlamentu spotkała się też Róża Thun. Antonio Tajani swoje uwagi przekaże w przyszłym tygodniu przewodniczącym wszystkich frakcji politycznych, którzy zdecydują o dalszych krokach. Zgodnie z regulaminem o odwołaniu z funkcji kierowniczej w Parlamencie Europejskim decydują eurodeputowani większością 2/3 głosów. Do końca dnia w kraju pochmurno, miejscami słabe opady śniegu. Temperatura od minus 6 stopni na północnym wschodzie do minus 1 w centrum i do plus 4 na południowym zachodzie. A jutro też zachmurzenie duże i słaby deszcz lub opady śniegu. Temperatura będzie nieco wyższa, wyniesie jutro od 0 na wschodzie do 3 stopni w centrum i do 9 na południowym zachodzie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Jeszcze tylko ostatnie 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Włączamy niskie ceny Media Expert. Czy wiesz, że często właśnie u mężczyzn wątroba szczególnie wymaga wsparcia? Tłuste jedzenie, ciężkostrawne przekąski, używki. To wszystko sprawia, że wątroba nie. Dobry państwu. Panowie, mam przed sobą oświadczenie rzecznika prasowego Sądu Najwyższego. Doszło do interesującej wymiany zdań między sędziami a premierem Mateuszem Morawieckim. Sędziowie stwierdzają, że w związku z publikacją Gazety Wyborczej z dnia wczorajszego premier polskiego rządu prowadzi opartą na nieprawdzie kampanię przeciwko konstytucyjnemu organowi Rzeczypospolitej Polskiej, jakim jest Sąd Najwyższy. Dziś premier Mateusz Morawiecki pytany o to przez dziennikarza na konferencji prasowej mówił, że swojego zdania w tej sprawie nie zmienia i dalej podtrzymuje, że w Sądzie Najwyższym pracowali albo wciąż pracują sędziowie, którzy wydawali wyroki na działaczy opozycji antykomunistycznej. Posłuchajmy w takim razie, co mówi premier Mateusz Morawiecki. Wśród najważniejszych sędziów w Sądzie Najwyższym nie jest jeden. Czytałem o 9 sędziach i ich wyrokach, które wydawali na działaczy Solidarności, a więc dla mnie, który jako młody człowiek wtedy byłem osobą walczącą o demokrację, walczącą o niepodległość, jest to oczywiście też coś, co uwłacza elementarnej sprawiedliwości dzisiejszej, społecznej, politycznej, że musimy w ogóle debatować na takie rzeczy. To jest a że dziady jeszcze się buntują. W 1989 roku nie zrobiliśmy lustracji. Ja też jako ta młoda osoba u świadków Jehowy, ja wiem, tak co to są Żydzi, za co Jahwe ich karał. I teraz muszę to powiedzieć. W tym studiu wiele razy mówiliśmy o sędziach Sądu Najwyższego, o reformie sądownictwa w kontekście też życiorysów tych sędziów Sądu Najwyższego, którzy albo w tym sądzie albo jeszcze pracują, a którzy mają tę niechlubną kartę w swojej przyszłości, o której mówił premier Mateusz Morawiecki. Panowie, pytanie w takim razie, czy rzeczywiście tacy sędziowie orzekają, czy nie orzekają? Zdaniem Sądu Najwyższego takich sędziów nie ma. Piotr Gadyl. No teraz będziemy pewnie oczekiwali nazwiski i ta walka po prostu będzie się toczyła dalej. Ja i tak obserwując w ostatnich dniach to, co się dzieje wokół tego
tych zmian wokół wymiaru sprawiedliwości, to myślę, że ona przebiega dość spokojnie, no ale jak widać nasiliła się i pewnie się będzie nasilała. Prawo i Sprawiedliwość jest zdeterminowane, Mateusz Morawiecki jest zdeterminowany, żeby rzecz całą doprowadzić do końca, ale to jeszcze tygodnie, miesiące właściwie przed nami pewnie tej batalii. No i wzajemnego przekonywania się do tego, kto ma w tym sporze rację, jeśli by brać pod uwagę wyniki sondaży. Do tego, jak rozumiem, wrócimy jeszcze tak, później. Tak, zapewne mówi pan o sondażu Panther Public, najnowszym. Ale i tych wcześniejszych, to oczywiście trudno mówić o tym, że w związku z tym Prawo i Sprawiedliwość cieszy się tak dużym poparciem, ale bez wątpienia to działanie w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości jakoś nie widać, żeby obniżało, obniżało poparcie dla tego ugrupowania. Radosław Gruca, pan zajmuje się sędziami, też sądownictwem. No właśnie, kto tutaj ma rację? Przypomnę fragment oświadczenia Sądu Najwyższego. Nieprawdą jest, że w Sądzie Najwyższym orzekają poufni informatorzy, czyli agenci komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Bardzo ciekawe zdanie z kolejne. W Sądzie Najwyższym zasiadają wprawdzie sędziowie, którzy orzekali w czasie stanu wojennego, ale nieprawdą jest, że wydawali wówczas politycznie umotywowane wyroki. No, trzeba by się przyjrzeć poszczególnym osobom, ale tak naprawdę to jest tylko kwestia narracji, jaką pan premier Mateusz Morawiecki przejął tak naprawdę od swojej partii. A naprawdę, jeżeli tam jest nawet 9 sędziów, którzy orzekali, to nawet ich usunięcie, którego ja osobiście bym sobie pewnie życzył, nie spowoduje, że będziemy mieli do czynienia z jakąkolwiek reformą sądownictwa. To jest takie podawanie prostych recept, które nie zadziałają i myślę, że koniec końców wielu, nawet zwolenników PiS będzie odczuwało rozczarowanie z powodu braku widocznych efektów. Na krótką metę to jest jakaś może satysfakcja dla wyborców PiS i dla zwolenników prawicy, że mamy do czynienia z jakąś dziejową sprawiedliwością, bo pewnie tak to odbierają, ale na pewno nie przełoży się to na podstawowy cel deklarowany, czyli reformę sądów. I tutaj mamy do czynienia, ja to będę powtarzał, że z leczeniem sytuacji tylko prostą wymianą kadr. Ja nie mam absolutnie żadnych podstaw, żeby wierzyć, że kolejni młodsi czy nieskażeni PRL-em sędziowie będą orzekać lepiej, tym bardziej, że będą wskazani przez konkretną opcję. I to jest mój problem. Znaczy pytanie właśnie o to, jak zostaną zrealizowane... Panowie, ktoś ma dzwonki włączone w telefonie, więc proszę o wyłączenie. Pytanie o to, jak te zmiany, które zostały zaproponowane, czy wprowadzone już, czy zostają wprowadzane przez Prawo i Sprawiedliwość, zostaną zrealizowane, czyli krótko mówiąc, czy zostaną zrealizowane z udziałem polityków opozycji. Znaczy, nasz wymiar sprawiedliwości jest wymiarem działającym słabo i drogo. Badań temu poświęconych było bardzo, bardzo dużo i w stosunku do kosztów, jakie ponosimy na utrzymanie naszego wymiaru sprawiedliwości, oczywiście w odniesieniu do polskiego PKB, to jest to jeden z najdroższych wymiarów sprawiedliwości w państwach Unii Europejskiej. A jego skuteczność... Efektywność jest po prostu dramatycznie słaba, przy czym pogarsza się w ostatnich latach, a nie poprawia. Spośród zmian, które wprowadzono, ja kilka z nich oceniam jako bardzo dobre, no, choćby to losowanie, choć oczywiście też jest obciążone różnego rodzaju ryzykami. Tego takim na przykład, że sprawy będą trafiały na sędziów kompletnie nieprzygotowanych do orzekania w takich czy innych przypadkach. Więc tu oczywiście zagrożeń i ryzyk jest wiele, ale na pewno jest to rozwiązanie, które zmierza do transparentności. Ale od transparentności do efektywności to jest droga ogromnie długa. I ciągle nie widzę rzeczywiście tego rodzaju rozwiązań. Choć zaczyna się, dopiero niedawno tak naprawdę zaczęło się mówić w odniesieniu
do postępowań cywilnych, o tym, żeby efektywność naszego wymiaru sprawiedliwości poprawić. Niestety rozwiązania, które poprzedni rząd wprowadził, zostały wstrzymane. Myślę o tym, o tej kontradyktoryjności przewodu procesu. Z tego powodu to uczyniono, pewnie dlatego też, że i poprzednicy to wprowadzili, ale i dlatego, że tego typu działanie, czyli sędziego, który tak naprawdę zarządza tylko rozprawą, która toczy się między obrońcą a oskarżycielem, to fakt, daje na pewno jakieś przywileje ludziom bogatszym, tych, których stać na lepszego obrońcę. Ale czyli bez tego jest zupełnie inaczej. Więc szkoda, że tak się, że tamto została, że tamta procedura została wstrzymana, jej wprowadzanie. Oczywiście sędziowie się buntowali, ale zwykle wszyscy ludzie buntują się przeciwko czemuś nowemu, bo to zwłaszcza od prokuratorów wymagałoby radykalnej zmiany podejścia do swoich obowiązków, ale od sędziów bez wątpienia również. Więc mnie w tych zmianach, które są wprowadzane, tak naprawdę tego bardzo brakuje. No, zapewniani jesteśmy, że to będzie druga część tych zmian, których należałoby oczekiwać, ale czy tak będzie, to trzeba by je najpierw zobaczyć, ocenić. Wróćmy do oświadczenia prasowego Sądu Najwyższego. On jest interesujący w dwóch swoich miejscach. Prawo i Sprawiedliwość mówiło o potrzebie dekomunizacji przestrzeni publicznej i wymiaru sprawiedliwości. Mówi o tym premier Mateusz Morawiecki, posługując się faktami, którymi też posługuje się Sąd Najwyższy. Nieprawdą jest, że Sąd Najwyższy nietknięty przeszedł z ery totalitarnego komunizmu w nowoczesną demokrację, stwierdza Sąd Najwyższy w oświadczeniu. I przypomina, że w roku 1990 w Sądzie Najwyższym nastąpiła weryfikacja ówczesnych sędziów. Większość, 80% weryfikacji tej nie przeszła. Ale w akapicie wcześniej Sąd Najwyższy zaznacza: w Sądzie Najwyższym zasiadają wprawdzie sędziowie, którzy orzekali w czasie stanu wojennego, ale nieprawdą jest, że wydawali wówczas politycznie umotywowane wyroki. Jak to rozumieć, panowie? No, przecież z jednej strony Sąd Najwyższy twierdzi i jego pierwszy prezes, że sędziów z okresu stanu wojennego nie ma, bo większość została zweryfikowana, a wcześniej stwierdza, że jednak są tacy sędziowie, którzy orzekali w czasie stanu wojennego. No to jest pewna retoryka. Ja niestety powiem szczerze, nie wiem, o jakie nazwiska dokładnie chodzi. I to jest chyba problem, że w ogóle nie wiemy, więc to jest jakaś rozgrywka bardziej retoryczna niż oparta na faktach. Moim zdaniem, a jeżeli mogę dokończyć, to trochę tak naprawdę to jest wtórna sytuacja i my myślę, że tracimy trochę energii na dyskusję na temat sprawy, której nie da się rozstrzygnąć, bo to jest tylko i wyłącznie kwestia tak naprawdę polityki, to znaczy spowodowania, no też trochę PiS sam się wpuścił w taką uliczkę, że musi się dzisiaj konfrontować z jakąś kastą sędziowską. Oczywiście tutaj profesor Gersdorf bardzo pomogła sformułować tą grupę, używając tego niefortunnego bardzo sformułowania kasta, ale to wszystko... To chyba nie profesor Gersdorf, to chyba jakaś... To była przewodnicząca stowarzyszenia Tenis. To przepraszam, bo przepraszam w takim razie profesor Gersdorf. Ale generalnie kasta... No właśnie. To sformowanie ostatnie. Ale ta kasta sędziowska to donikąd nie prowadzi. Znaczy to jest tylko paliwo, żeby przekonać zwolenników PiS, że rzeczywiście mamy do czynienia z jakąś reformą, która ma poprawić sytuację, a nie ze zmianą kadry. I ja powtarzam, proszę państwa, sprawdzimy to za parę lat. Będzie to proste do sprawdzenia. Nic się na lepsze nie zmieni w związku z tą wymianą kadr. Jesteśmy w polu. Kiedyś poświęciłem jednak trochę czasu na zweryfikowanie paru nazwisk Sądu Najwyższego i w ciągu kilku minut można łatwo sprawdzić, że no, znalazłem dwóch sędziów, których wyroki dotyczą okresu też stanu wojennego. Jeden z tych sędziów, pamiętam, odszedł już w 2013 roku. Portal w polityce.pl wczoraj już też sprawdził i wynotował 10 sędziów w swoim artykule, którzy zasunęli z wydawania tego typu wyroków. W tym, ale tych 10 sędziów jakby nie przesądza o jakości wymiaru sprawiedliwości. Czy to się komuś podoba?
sprawa, czy nie. Zresztą w ogóle rola Sądu Najwyższego jest nierozumiana przez społeczeństwo. To nie jest sąd, który coś rozsądza, tylko jakby zajmuje się sytuacją stanu prawnego, a nie bada dowody i tak dalej, i tak dalej. Poza tym zawsze mamy argument, niestety, przykry bardzo, wiceministra Kryże, który jakoś był bardzo dobry w 2005-2007 jako wiceminister sprawiedliwości i Zbigniew Ziobro sam go sobie wybrał na zastępcę. Mamy też prokuratora Piotrowicza, który jest prokuratorem stanu wojennego, więc jeżeli mamy takie wyjątki... Szczękę podnieś, za bardzo szczęka jest ściśnięta u ciebie. Mamy z góry tak zakładać, się nie mówi. Że te wyjątki w Sądzie Najwyższym nie istnieją, dlatego mówię, dyskusja o 10 sędziach w kontekście dyskusji o wymiarze sprawiedliwości jest moim zdaniem ślepą uliczką. Wracam do zdania, z orzeczenia Sądu Najwyższego. W Sądzie Najwyższym zasiadają wprawdzie sędziowie, którzy orzekali w czasie stanu wojennego, ale nieprawdą jest, że wydawali wówczas politycznie umotywowane wyroki. Skoro to nie były wyroki umotywowane politycznie, to rozumiem, że ci sędziowie, o których mówi Sąd Najwyższy, wydawali te wyroki, bo rzeczywiście chcieli ukarać opozycjonistów walczących z PRL-em. No tak to należy chyba rozumieć. Przykład pierwszy z listy portalu w polityce.pl. Dorota Reśnińska, Izba Karna, jako sędzia Warszawskiego Sądu Rejonowego skazała w 1982 roku Leszka Patoko i Marka Górniaka za udział w manifestacji w roku 1982. W czasie śledztwa Patoka był skuty i bity pałką, a potem nogą od krzesła, w wyniku czego przyznał się do stawianych mu przez MO zarzutów. I tak dalej, Piotr Gabriel. No, będziemy mieli do czynienia, bo pewnie teraz będzie coraz więcej Stęka przykładów. Ściśnięta. Gabriel. Część dziennikarzy, którzy będą dochodzili polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy będą przytaczali te przykłady. I polityków opozycji, którzy mówią, że to nieprawda i to jest niepotrzebne. I polityków opozycji, którzy będą bronili i tak dalej, i tak dalej. No to jest pewne teatrum. Natomiast fakty są takie. Reforma została uchwalona przez parlament, podpisana i dla mnie rzeczą interesującą, oczywiście będzie trwała teraz w najbliższych dniach i tygodniach walka o to, żeby przekonać opinię publiczną, że jest silne moralne uzasadnienie dla tego działania i o to się będzie toczył spór, ale fakty są już w jakimś sensie dokonane. I teraz pytanie o to, na ile ta zmiana może doprowadzić do zmiany wymiaru sprawiedliwości, zmian naszego wymiaru sprawiedliwości. O tym oczywiście przekonamy się czyli krótko mówiąc, czy w dużej mierze personalna zmiana może doprowadzić do poprawy jakości funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. O tym się przekonamy za czas jakiś. Niektóre zmiany wprowadzone zresztą ustawą, która nie została zawetowana przez prezydenta w lipcu, już możemy pomału zacząć oceniać efekty, jakie przynosi, ale to oczywiście są pierwsze tygodnie funkcjonowania, więc tu trzeba do dużo dłuższych okresów. Ale mnie interesuje, przepraszam, mnie interesuje dużo bardziej to, czy politycy opozycji obecnej wezmą udział w realizowaniu postanowień tych zmian w wymiarze. Wiemy już, że jeśli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa, mają udziału nie brać. No właśnie. I teraz pytanie, bo to jest dla mnie kluczowe pytanie, bo jeśli nie wezmą, to sprawi, że tam w tym drugim czy kolejnym ruchu wszystkich członków KRS-u wskażą politycy PiS-u. No i ta zapiekłość, ta wojna, której świadkami jesteśmy od bardzo, bardzo dawna, ale od kilku lat, no, ona jest po prostu, rozgrywa się na naszych oczach z ogromną siłą. To będzie sprawiało, że wymiar sprawiedliwości, czy przynajmniej Sąd Najwyższy, KRS, nie będzie uznawany, tak jak w tej chwili odmawia, jak opozycja odmawia legitymacji Trybunałowi Konstytucyjnemu. Więc będzie próba zdelegitymizowania tych posłów i innych osób, które zasiadają w Krajowej Radzie Sądownictwa. I być może tych w Sądzie Najwyższym. No już jesteśmy świadkami przecież wezwań, żeby nie podejmować się tych zadań, nie wchodzić do tych struktur. Jeśli by tak miało być, to mielibyśmy rzeczywiście do czynienia z, no, może nie zaraz rozpadem, ale istotnym nadwyrężeniem
autorytetu kolejnej instytucji w Polsce. Choć, no już trochę... choć ona cały czas jest nad... jej autorytet jest nadwyrężony i nieuznawany jest w tej chwili jakby przez PiS jej legitymacja i przez wielu wyborców PiSu. Więc pytanie o to, jak świadkami jakich zachowań będziemy w najbliższych już miesiącach. Przekonamy się po tym czasie. Zachowań już dzisiaj możemy komentować i obserwować. Najnowsza informacja od dyrektora Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzeja Grzegorzuki na Twitterze podaje, że odpowiada na bardzo liczne pytania w tej sprawie i informuje, że dziś do Kancelarii Sejmu wpłynęły 4 kandydatury do Krajowej Rady Sądownictwa. Przedłożona dokumentacja jest aktualnie sprawdzana przez służby prawne Kancelarii. Termin to 26 stycznia, więc zostały 3 dni. Kandydatów jest 15, jest 15 miejsc w KRS-ie wybranych przez parlament. Kandydatury na razie 4. To chyba ci śmiałkowie, biorąc pod uwagę to, co mówi sędzia Waldemar Żurek, którzy nie boją się, że zostaną zabrane emerytury, wszystkie uposażenia, albo że Platforma Obywatelska, jak mówił Grzegorz Schetyna, nie zamknie ich na 3 lata bezwzględnego więzienia. Radosław Gruca. To są niepoważne deklaracje i też... No, ale mało... pojawiły się publicznie wiele razy. I też mało rozsądne ze względu nawet na interes Platformy Obywatelskiej. Ja myślę, że dużo poważniejsze jest cały czas to, co powiedział mój szanowny przedmówca. To znaczy, że będziemy żyli w państwie, gdzie będziemy mieli instytucje, której po prostu nie poważamy i odmawiamy jej jakiejkolwiek legitymacji, legalności, merytoryczności i tak dalej. I to jest szalenie niebezpieczne i to moim zdaniem jest błąd opozycji, choć ja nie wiem, czy opozycja miała tutaj przy takiej hardości i bezkompromisowości i nieuznawaniu jakichkolwiek racji opozycji, z którą tą sytuacją mamy do czynienia od 2 lat, czy mieli jakikolwiek dobry ruch, bo jednak te gesty dobrej woli, które PiS pokazuje, to są takie bardzo wątpliwe co do swojej rzetelności. Ale jednak... Piotr Gabriel. To jednak było cenne weto prezydenta i to był dobry ruch PiS-u, że poszedł na to, żeby wybierać tych ludzi, którzy mają trafić do KRS-u tymi 3/5. Ja bym się bardzo cieszył, gdyby w taki sposób wybierani byli członkowie Trybunału Konstytucyjnego, bo to jest tylko, że teraz rzecz, czy politycy będą chcieli uczestniczyć w tym procesie, o czym mówił mój przedmówca, mówiąc właśnie, że życzyłby pan sobie, żeby jakby nie burzyć w tym sensie naszego państwa. Bo to, gdyby opozycja inaczej na to zareagowała, sprawiłoby, że troszkę... I gdyby w ogóle do tego rodzaju ciał, gdzie mówimy o sądzie, o niezawisłości sędziowskiej, obowiązywały tego typu większości, to by wytwarzało pewną inną kulturę zachowań pośród zarówno polityków, którzy o tym musieliby troszkę inaczej mówić, ale też sędziów, którzy być może mając w przyszłości ambicje zostania członkami tego rodzaju ciała, dużo wstrzemięźliwie i powściągliwie wypowiadaliby się w przestrzeni publicznej, zwłaszcza każdy ma jakieś poglądy oczywiście, na tematy polityczne. To sprawiłoby, że... No, ja w ogóle byłbym zwolennikiem wyboru sędziów do takich ciał w wyborach powszechnych. Wtedy pewnie nawet nie byłoby mowy o tych 3/5, tylko jakąś zwykłą większością byliby oni wybierani. Ale ja uważam, że w tym wypadku rozbicie tej korporacyjności jest akurat krokiem w dobrym kierunku. Choć na razie sędziowie coraz częściej zabierają głos, przynajmniej ci z pierwszej stron gazet, przez co pojawiało się takie oświadczenie, jak to wczorajsze, bo jeszcze wcześniejsze, o krokach podejmowanych bezrefleksyjnie. Radosław Gruca, mamy jeszcze około minuty. Nowa KRS, załóżmy, że zdominowana przez wybór Prawa i Sprawiedliwości. Jaka wtedy będzie rola opozycji i jak duży może mieć wpływ na podważanie jej wiarygodności i legitymacji? Znaczy ja tutaj znowu pójdę trochę na przekór, bo opieram się pokusie, żeby powiedzieć, że taka mocno
już kojarzona z lewicą sędzia Barbara Piwnik będzie świetnym prawdopodobnie szefem KRS-u, bo co by nie mówić, jeśli chodzi o jej orzekanie i jej pracę zawodową, to dała się poznać jako osoba, która po prostu twardo ocenia dowody i nie daje się uwikłać w żadne polityczne koneksje, więc być może to jest jakiś dobry prognostyk, aczkolwiek trzeba będzie się przyjrzeć temu, jak to będzie wyglądać w praktyce. Największe niebezpieczeństwo to znowu kwestionowanie państwa jako kolejnej instytucji, które nasze państwo trzyma i konstytuuje. No to jest największy problem i z nim się zmierzymy dopiero, kiedy poznamy cały skład KRS. I tyle na razie o sądach. Za chwilę najnowszym sondażu i sytuacji w klubach parlamentarnych i w partii rządzącej. Radosław Gruca, Dziennik Fakt, Piotr Gabriel, Tygodnik do Rzeczy. Za chwilę druga część debaty dnia w Polskim Radiu 24. Tu Polskie Radio 24, jest 17.30, czas na informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Zakończyło się spotkanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego i przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Wojciecha Hermelińskiego. Szef PKW powiedział, że podczas spotkania były omawiane sprawy techniczne związane z wchodzącą w życie 31 stycznia ustawą, która zmienia m.in. zapisy kodeksu wyborczego. Przygotowana przez PiS i uchwalona przez parlament ustawa m.in. zmienia sposób wyboru szefa Krajowego Biura Wyborczego, wydłuża kadencję samorządów z 4 do 5 lat, wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i pozostawia okręgi jednomandatowe w gminach do 20 tysięcy mieszkańców. W ustawie zostawiono też możliwość głosowania korespondencyjnego dla osób niepełnosprawnych. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf została wybrana na przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa. Za jej kandydaturą głosowało 14 członków Rady. 3 osoby głosowały przeciwko, a jedna się wstrzymała. Dziś odbyło się pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa po rezygnacji sędziego Dariusza Zawistowskiego ze stanowiska przewodniczącego. Małgorzata Gersdorf była jedynym kandydatem. Choć pierwsza prezes Sądu Najwyższego, przewodniczącą KRS będzie zaledwie kilka tygodni, jak sama mówi. Trzeba kontynuować tą pracę, ponieważ musi być przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, więc naturalną rzeczą jest, że staje się nim pierwszy prezes Sądu Najwyższego, bo zawsze tak było. Rzecznik KRS, sędzia Waldemar Żurek, komentując wyniki głosowania, podkreślił, że profesor Małgorzata Gersdorf podjęła się trudnej roli, za co na pewno należą jej się wyrazy szacunku. Oczywiście pani prezes będzie wykonywała wszystkie obowiązki, ale czas jest bardzo krótki. Natomiast to jest też sygnał do sędziów. Trwamy do końca i się nie poddamy. Z kolei zdaniem posła Stanisława Piotrowicza, przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, niepotrzebny był ten dzisiejszy wybór. Jak zaznaczył, już w lutym Krajowa Rada Sądownictwa będzie miała nowy skład i nowego przewodniczącego, wybranego według nowych przepisów. Dlatego, jak stwierdził... Członkowie Krajowej Rady Sądownictwa nie kwapili się ze zgłaszaniem kandydatur. Dzisiejsze obrady Rady były pierwszym posiedzeniem KRS po wejściu w życie 17 stycznia. No ale ja nie wyłączam tego. Po prostu to jest ciekawe. O właśnie. To może wiesz. Ja ci coś powiem. Antena też ważna jest. Śledztwo od miesiąca prowadzi prokuratura rejonowa Białystok Południe. Śledczy nie zdradzają szczegółów sprawy. Wiceszefowa prokuratury rejonowej Białystok Południe Anita Suchoworska informuje jedynie, że mężczyźnie postawiono 3 zarzuty. Prowadzone jest postępowanie przeciwko ustalonej osobie, która wykorzystując stosunek zależności, stosując przemoc fizyczną i psychiczną oraz pozbawiając wolności ofiarą, doprowadzała ją do obcowania płciowego oraz do poddania się innym czynnościom seksualnym. Czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności od lat 3. Nadto osobie tej postawiono zarzut znęcania się połączonego z rozpijaniem małoletniej oraz zarzut kierowania gróźb karalnych w stosunku do pokrzywdzonej. Według nieoficjalnych informacji aresztowany mężczyzna mieszkał w jednym mieszkaniu z poszkodowaną. Pod opiekę dali mu ją jej rodzice. Teraz jego podopieczna jest już pełnoletnia. Wstrząśnięta postawieniem zarzutów trenerowi jest prezes klubu sportowego Białostocka Akademia Siatkówki Edyta Haraburda. Trener miał znakomite wyniki, nieposzlakowaną opinię. Podejrzany jest też nauczycielem w szkole podstawowej nr 12 w Białymstoku. Jej dyrektor Anna Satura
zawiesiła go w pełnieniu obowiązków. Renata Reda, Polskie Radio Białystok. Czas na doniesienia z zagranicy. Jedna osoba zginęła, kilka zostało rannych w strzelaninie w szkole średniej w stanie Kentucky na zachodzie Stanów Zjednoczonych, informują władze. Napastnika zatrzymano. Nie są znane szczegóły strzelaniny. Teraz Wielka Brytania. Sytuacja po nocnym wycieku gazu w centrum Londynu jest już opanowana. Nadal są utrudnienia komunikacyjne, ale kordon bezpieczeństwa został usunięty. Przez wiele godzin w samym sercu Londynu policjanci udzielali takich wskazówek mieszkańcom i turystom. Kawałek jednej z głównych arterii miasta odcięty od świata, podobnie jak dworzec Charing Cross. Codziennie korzysta z niego niemal 100 tysięcy pasażerów. 1500 osób ewakuowano, m.in. z pobliskiego hotelu oraz z jednej z największych dyskotek w mieście. W powietrzu nie unosi się już zapach gazu. Służby mówią, że okolica jest bezpieczna. Poranne zamknięcie dworca oraz zmiany tras szeregu autobusów dadzą się jednak jeszcze we znaki. Szefowie przewoźników kolejowych oraz miejskich firm komunikacyjnych ostrzegają, że utrudnienia mogą potrwać do wieczora. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Serwis giełdowy. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Na początku dzisiejszej sesji warszawski indeks giełdowy WIG pobił historyczny rekord z lipca 2007 roku. Po ponad 10 latach nowy rekord indeksu to 67 933,5 punktu dokładnie. A do jego ustanowienia przyczyniła się hossa na giełdach zagranicznych, mówi Tomasz Jerzyk z domu maklerskiego Banku Zachodniego WBK. Indeksy giełd amerykańskich, czyli Dow Jones, Standard & Poor's oraz Nasdaq, jak również dzisiaj też w Niemczech DAX, ustanawiają nowe absolutne rekordy i również do tego grona dołączył dzisiaj warszawski indeks giełdowy, osiągając nowy absolutny szczyt. To jest pozytywny sygnał potwierdzający dominujący trend wzrostowy na giełdzie w Warszawie. Ostatecznie notowania WIG zakończył na trochę niższych poziomach, ale na plusie o 0,33% w stosunku do sesji wczorajszej. WIG 20, który dzisiaj był w pewnym momencie najsilniejszy od ponad 6 lat, zyskał 0,36%. Przede wszystkim zainteresowanie inwestorów skupia się na akcjach spółek finansowych. Doskonale radzą sobie akcje banków, jak również walory PZU, natomiast nieco słabiej wypadły dzisiaj akcje spółek surowcowych, które znalazły się pod presją sprzedającą, przede wszystkim akcje KGHM-u i Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W przypadku kombinatu miedziowego powodem było słabsze zachowanie cen miedzi na giełdach światowych. Z grona 20 największych spółek wzrosły kursy akcji 10 i 10 spadły. Obroty wyniosły przeszło 1,223 mld zł. Największe odnotowano na akcjach PKO, PKO BP, PKN Orlen, PZU i KGHM. Dolar kosztuje 3,39 zł, euro 4,17, frank szwajcarski 3,54 zł. Więcej wiadomości w serwisie Gospodarka Polskie Radio.pl. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 17:37. Debata dnia. A w debacie Piotr Gabriel z tygodnika Do Rzeczy i Radosław Wróca z dziennika Fakt. Witam ponownie. Dzień dobry Państwu. Skoro było wspomniane na początku debaty sondaże, to wróćmy do ich konkretnych wyników. Według najnowszego sondażu pracowni Kantar Public rozkład tych głosów w wyborach parlamentarnych, gdyby odbywały się w styczniu, wygląda tak. Prawo i Sprawiedliwość, cała obóz Zjednoczonej Prawicy ma 42%, Platforma Obywatelska tylko 14%, Kukiz 15, Nowoczesna po 7% badanych. Do Sejmu weszłoby także SLD, które notuje lekki wzrost i ma 5%. PSL-u w Sejmie nie ma. Platforma Obywatelska notuje duży spadek, bo to jest spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu do badania z grudnia zeszłego roku w tym badaniu i dzisiaj goście poranni rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych mówią, że to nie jest, że w badania sondażowe należy nie pokładać zbyt dużej wiary. Szef Platformy Grzegorz Schetyna w Radiu RMF mówi, że to jest trudny czas dla opozycji, będzie więcej, tylko jest kwestia wspólnej pracy, połączenia sił opozycji i pomysłu na przyszłość. Czy panowie
znają może plany Platformy Obywatelskiej na przyszłość. Ja myślę, przepraszam, że tak. Trudne pytanie. Ja myślę, że oni sami nie znają swoich planów i to jest cały problem, bo tak naprawdę w działaniu opozycji w ogóle nie widać żadnego planu. Ten plan jednego tygodnia jest taki, drugiego inny. Opozycja jest reaktywna, nie ma pomysłu na to, jakie tematy w ogóle narzucać. Nie potrafi komunikować się z tymi Polakami, którzy jednak mają pewien problem konkretny, jeśli chodzi o rządy Prawa i Sprawiedliwości, tylko cały czas dmuchają tą bańkę łamania konstytucji, która jednak jest dla większości Polaków no, niezrozumiałym problemem, więc co mówienie i też jakby tutaj niestety wychodzi taka płytkość rozumienia sytuacji przez Grzegorza Schetynę albo zaklinanie rzeczywistości, bo to nie jest tak, że nawet jeżeli się wszystkie partie opozycyjne połączą, to nagle wyborcy dadzą im premię i wszyscy karnie pójdą, zsumują swoje poparcie i będą przeciwwagą dla PiSu. To jest wszystko jakby absolutne nieporozumienie i pokazuje niestety, ale tragiczną słabość opozycji parlamentarnej. To będzie mniej czy więcej niż obecne 14%, Piotr Gabriel? Wydaje mi się, że niewiele zapowiada, żeby mogło być więcej. A co w ogóle? Bo ja nie dostrzegam. Nie, bo tak jak mówił mój szanowny przedmówca, z jakiego typu ugrupowaniami my mamy do czynienia? Czego one chcą? Przecież Platforma Obywatelska od czasu, kiedy znalazła się w opozycji, to zdążyła się już chyba dwa razy wokół własnej osi obrócić. Była już partią konserwatywną pewnie ze dwa razy, partią lewicową też ze dwa razy i dziś gdyby zapytać przeciętnego wyborcę Platformy Obywatelskiej, z czym ona mu się kojarzy, myślę, że nie umiałby odpowiedzieć, nie umiałby powiedzieć, czy Platforma nadal chce zlikwidować CBA, a jeśli nie, to, a jeśli tak, to dlaczego? Nie umiałby odpowiedzieć, czy Platforma jest za 500+ w obecnym kształcie, czy za 500+ na każde dziecko, a jeśli tak, to czy Platforma wie, skąd wziąć te pieniądze? I tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy tę listę pytań zarówno pod adresem Platformy, jak i pod adresem pozostałych partii opozycji parlamentarnej ciągnąć niemal w nieskończoność. I na razie wygląda to tak, że z tego ziarna już chleba nie będzie, czyli Tomasz Siemaniak mówił na antenie Radiowej Jedynki, że będzie jeszcze chleb, bo jest jeszcze wiosna, lato, jesień, kampania wyborcza. Różne przedsięwzięcia, które przewidujemy, sprawią, że kandydaci opozycji Platformy wygrają w największych miastach i że wygramy w większości województw wybory do sejmików, mówił nasz poranny gość. No to może być taki stymulujący moment. Właśnie, dla opozycji. I powiem szczerze... Tak, proszę dalej grać, nie gadać. Typowany na konkurenta Grzegorza Schetyny. I to jest problem Platformy, że rzeczywiście nie potrafi znaleźć swojej melodii własnej. Jest ciągle reaktywna. I to jest podstawowy problem. Natomiast w momencie, kiedy udałoby się obronić przynajmniej kilka głównych miast, to może dać ludziom nadzieję, że jednak coś jeszcze z tej Platformy będzie, ale to na pewno nie jest recepta na to, żeby pokonać Prawo i Sprawiedliwość w wyborach. Prawo i Sprawiedliwość upadnie najprawdopodobniej samo przez siebie. To z czego to wynika w takim razie? To brak wiedzy, brak przygotowania, brak doświadczenia, jeśli chodzi o strategię opozycji? Przecież no, dziś jak mantrę szef Platformy powtarzał dwa słowa Kaczyński, Brudziński. Zwracano mu uwagę na to, że powtarza te słowa, to on wciąż mówił dwa słowa Kaczyński, Brudziński. W takim razie, no, czy politycy opozycji nie rozumieją sytuacji, w jakiej się znaleźli? Czy po prostu nie mają innego wyjścia? Są chyba odmuszeni jeszcze cały czas po wyborach, od których upłynęły dwa lata, ale nie zapominajmy o jednym. Te wybory, które PiS przegrał jako pierwsze po wyborach, które wygrał, wybory w 2007. Jaka była sytuacja PiS-u w 2009 roku? Platforma niepodzielnie panująca, a miała przecież trudniejszą sytuację, bo współrządziła z PSL-em. No i był kryzys gospodarczy. Słucham, kryzys gospodarczy. A mimo to Platforma wygrywała kolejne wybory, wygrała kolejną kadencję, więc
to nie jest, znaczy niełatwo, niełatwo być w opozycji i niełatwo w tej opozycji przetrwać, więc trzeba z zaciekawieniem się przyglądać temu, co opozycja robi, ale bez wątpienia trzeba mieć jakiś pomysł na to, jaką partią się jest. I niezależnie od wahnięć, tak sobie myślę, niezależnie od wahnięć o 1, 2, 3, 5 czy nawet 10 punktów procentowych, konsekwentnie jakiegoś programu, do którego się jest przekonanym, bronić, pilnować. Licząc na to z jednej strony, że są Polacy skłonni na partię o takim programie zagłosować, ale też oczywiście czekając na lepszą koniunkturę dla siebie. Nie zapominajmy, że gdyby, przypuszczalnie, gdyby nie afera taśmowa, to ja nie wiem, jak potoczył, gdyby nie afera taśmowa i gdyby nie to, że Tusk postanowił z jakichś powodów porzucić Platformę i prysnąć do Brukseli, to nie wiem, jaki byłby wynik wyborów. Może PiS wygrałby, ale trudno mi sobie wyobrazić, żeby wygrał w taki sposób, jak to wygrał w 2015 roku, czyli mogąc samodzielnie rządzić. Więc po pierwsze widać, że ci politycy, którzy w tej chwili stoją na czele opozycji, mają problem sami ze sobą, więc są ogłuszeni, nie potrafią, cierpią na jakiś rodzaj politycznego ADHD, nadreaktywni, nie potrafią zrozumieć, że oni w tej opozycji jednak jakiś czas posiedzą. Wiele na to wskazuje. Wiele na to też wskazuje, że zamiarem, biorąc pod uwagę te ostatnie zmiany, czyli rekonstrukcję rządu i wyraźny ruch w stronę centrum, w stronę również wyborców centrum, apetyty, trzeba brać pod uwagę apetyty Jarosława Kaczyńskiego i jego współpracowników na większość konstytucyjną. Myślę, że takie są plany, takie są pomysły. Oczywiście większość konstytucyjna w każdych warunkach polskich to bardzo, bardzo trudna w ogóle niektórzy jeszcze, sprawa. Ale niektórzy jeszcze komentatorzy zwracają uwagę, że problemy opozycja może mieć dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje dogadać się na forum europejskim, szczególnie z Komisją Europejską, ma dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią na forum NATO i jeśli Komisja Europejska straci swój oręż, którym jest walka o artykuł 7 i z polską niepraworządnością, no to jej losy mogą być przesądzone i wtedy może być ta większość konstytucyjna. Ale jeszcze sprawdzam dane z 2007 roku, patrzę na wykresy sondażownice, bo ona analizowała wyniki poparcia dla Platformy Obywatelskiej w latach 2005-2011. W 2008 roku był radykalny wzrost dla koalicji PO-PSL z jakichś mniej więcej 30% poparcia. Urosło do 50% poparcia. Spadek nawet był niezauważalny w roku 2009, kiedy już wybuchła afera hazardowa i było już głośno ważnych politykach Platformy Obywatelskiej. I do 2011 roku tak naprawdę można mówić o świętym spokoju. Poparcie na poziomie około 40%. Dziś Katarzyna Lubnauer powiedziała w Radiowej Trójce, że sukces Prawa i Sprawiedliwości to schowanie wyrazistych, kontrowersyjnych polityków. A może po prostu Prawo i Sprawiedliwość dobrze rządzi, czerpiąc z koniunktury, podobnie jak Platforma Obywatelska i PSL w 2007 roku. Znaczy, na pewno jest efekt 500+, to już możemy sobie dyskutować 1000 razy, że miało istotne znaczenie, ale zwrócę uwagę na coś innego. Nie to, że Polacy, co tak wielu polityków opozycji boli, zostali kupieni przez PiS, bo to nie, to jest jeden może argument, istotny pewnie, ale nie przesądzający. Przesądzające jest to, że PiS pokazał i zarzucił poprzednikom, że oni rzeczywiście uprawiali taki imposybilizm, to znaczy, że nie ma, że się nie da. My możemy wszystko, my pokażemy wam, że my możemy to przeprowadzić, tylko kwestia determinacji, nie wiem, jakichś przekonań twardych i tak naprawdę tym rozpędem, który zaczęła operacja 500+, PiS do dzisiaj kupuje sobie poparcie Polaków, ale ja nie uważam, że to jest takie poparcie bezwarunkowe i o ile ja nie wróżę opozycji wielkiego sukcesu i podkreślam to opozycji parlamentarnej, to już takie notowania bardzo spektakularne, czy Pawła Kukiza po wyborach prezydenckich i jego ruchu, czy Nowoczesnej, która w pewnym momencie chyba nawet pamiętam, że o parę punktów przegoniła Platformę i była bardzo blisko PiSu. To pokazuje, że jest jakiś głód w Polakach i w wyborcach na nową jakość, na kogoś spoza tego systemu plemiennego,
Plemiennego, gdzie mamy dwa plemiona, teraz już Platforma ze względu na swoją słabość musiała się połączyć z takimi mniejszymi grupkami plemiennymi przeciwko Hunom z PiS-u, ale taka potrzeba rzeczywiście istnieje i tutaj nie chodzi nawet o powtarzanie truizmu, że jest jeszcze połowa społeczeństwa, która nie głosuje, ale jestem przekonany, że taki styl sprawowania władzy PiS-u, który do pewnego momentu jest kupowany dość bezkrytycznie i wyborcy przymykają oko na różne niedociągnięcia i też wpadki ewidentne, on nie będzie trwał wiecznie i w momencie, kiedy pewne nadzieje nie zostaną zrealizowane, a te nadzieje będą cały czas jeszcze rosły ze względu na sukcesy pierwszych lat, to może to być wielkie rozczarowanie i wtedy, jeżeli się pojawi ktoś nowy, ktoś, kto się tak, powiem kolokwialnie, nie sfrajerzy, bo to niestety taki upadek Nowoczesnej zasługuje na kolokwializm, to będzie być może realną opozycją, tym bardziej, że Jarosław Kaczyński i Antoni Macierewicz nie będą żyli wiecznie. Kto nowy? Kogo ma pan na myśli i kiedy? Jaki przedział czasowy? To jest skomplikowane, ale no, ja nie jestem absolutnie zwolennikiem wiary wielkiej w razem, natomiast jestem zwolennikiem wiary w nowe pokolenie, które będzie się umiało samoorganizować, bo przecież historię Polski i historię w ogóle potrafią zmieniać jednostki. Ja tutaj będę powtarzał o Janie Śpiewaku, który był jednoosobową instytucją, która wywołała aferę reprywatyzacyjną. Czy to się komuś podoba, czy nie, razem ze swoimi współpracownikami. Jeżeli oni pokazali, że to jest możliwe, to takich osób może być więcej. Tylko kwestia jest tego, żeby uwierzyć, że nie zmarnujemy głosu. To jest fundamentalna rzecz. Kukiz 15 miał być głosem obywateli i twierdzi, że jest głosem obywateli. Dalej ma tylko 7% i